Witam serdecznie, dziś pokażę przepis na bardzo szybkie, proste kotleciki z warzyw. Jeśli gotowałeś rosół czy bulion, zostały Ci warzywa typu marchewka, pietruszka, seler, por, cebula. Nie wiesz co z nich zrobić, pokażę Ci teraz szybki, prosty przepis na kotleciki. Do ich przygotowania potrzebujemy 2 szklanki takich właśnie oto warzyw. Do tego 5 łyżek bułki tartej, 2 łyżki mąki pszennej, 1 duże jajko, 2 łyżki jogurtu naturalnego, ewentualnie 1 łyżka majonezu. Z przypraw potrzebujemy pół łyżeczki pieprzu, pół łyżeczki soli, do smaku kolendra, szczypiorek, oregano i bazylia. Najlepiej oczywiście byłoby wykorzystać przyprawy świeże, ja z racji tego, że nie mam, użyję liofilizowanych. Tak więc zabieramy się za pracę. W pierwszej kolejności rozdrobnimy warzywa przy pomocy widelca. Coś takiego. Dołożymy 5 łyżek bułki tartej. Dwie łyżki mąki pszennej, łyżkę majonezu, wbijemy jedno jajko, teraz wszystko doprawimy, czyli pół łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu, płaska łyżeczka bazylii, płaska szczypiorku, tak samo z oregano, płaska kolendry. Jeśli mamy zioła prowansalskie, możemy użyć ziół prowansalskich. Wszystko teraz wyrobimy. Masę mamy wyrobioną, teraz rozgrzejemy patelnię. Na patelnię wlejemy czy to olej, czy to oliwę i będziemy kotleciki formować i smażyć. Kotleciki formujemy wielkości większego orzecha włoskiego. Kotleciki spłaszczamy i smażymy to z rumienienia z obydwu stron. Masa jest bardzo fajna, lepista, także bez problemu formuje się kotlety. Możemy zdjąć na ręcznik jednorazowy, tak żeby je delikatnie odsączyć. Kotleciki naprawdę mega smaczne, tak więc jeśli masz pozostałości po rosole czy bulionie warzywnym, śmiało możesz takie kotleciki zrobić. Przepis mega szybki, bardzo prosty. Kotleciki są naprawdę bardzo smaczne, tak więc zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.